Cześć, z tej strony Witek. Witam Was na moim kanale. Dziś znajdujemy się nad pięknym i urokliwym zbiornikiem w województwie opolskim. Przygotuję dla Was specjalny kociołek, który będzie się składał z warzyw oraz mięsa oraz moich przypraw. To świetna alternatywa dla rodzin, ale również karpiarzy, którzy wędkują czy też biwakują nad wodą. Jak wiecie, no jajecznica i zupki chińskie czy też grill to nie wszystko. Taki kociołek jest przede wszystkim zdrowy, pożywny, ale również smaczny. Zaczynamy przede wszystkim od porządnego rozpalenia paleniska. Do naszego kociołka wkładamy sobie mięsko, które wcześniej pokroiłem w kostkę. Następnie musimy pokroić sobie cebulę, cukinię, paprykę, seler oraz marchewkę. Nie, ale zapomniałem jeszcze o ziemniakach, a my ziemniaki kochamy przecież. Przekładamy teraz do naszego kociołka. Przykrywamy pokrywką oraz gotujemy na wolnym ogniu. Warzywa już się gotują. Ja przygotowałem zestaw przypraw, w której skład wchodzą mielony kminek, pieprz syczuański, liść laurowy, pieprz czarny, ziele angielskie, koncentrat pomidorowy, ostra papryka, łagodna papryka, pomidory z puszki wraz z cebulką, pomidory z puszki wraz z czosnkiem, fasola, oliwa aromatyzowana czosnkiem oraz woda. Te wszystkie... Czasu, nasz kociołek jest już gotowy. Czas teraz na najlepsze, czyli nakładamy potrawę oraz ją kosztujemy. Tak wygląda nasz kociołek. I bym zapomniał, koniecznie przygotujcie ten kociołek na swoim biwaku. Zostawcie łapkę w górę oraz suba. A już niebawem kolejne produkcje. Trzymajcie się, do zaś, hej!